Znowu poranek, tym razem środa. Środa. Znowu wyjazd z bazy, znowu przejazd na pętlę. I włączenie na 190, brygada trzecia. Jedziemy na Leśniczówkę. I tam na brygadę trzecią, linia 190, wóz 2087, jedziemy na obwodnicę. Za wysoko chyba siedzę. No i do 15. Ile? 15:04. W sumie 8,5 godziny. 15:07, przepraszam, o tak chyba, bo 17. 7:07. No, to gdzieś tam nieważne, jest minuta, dwie, czy to czy tam. Bez różnicy. Mam nadzieję, że zdążymy, bo czasu mamy troszkę od wyjazdu z bazy do odjazdu z Witomina, to jest pół godziny, więc no ale tutaj przez te budowę, no to tam czasami troszkę może się przytrzymać. O, teraz lepiej. Mówiłem czy nie mówiłem, wóz 2087 i ciśniemy. W lipcu to już ostatni mój dzień pracy. No bo co, no bo lipiec się już kończy, tak? 29 dzisiaj? 28, sorry. Tak, 28. 29 jest jutro. I jedziemy. No nawet tak minutkę szybciej wyjechałem z bazy, bo w zasadzie już tam w te czy we, tutaj mówię, nie są wakacje, teraz to tutaj też jest troszkę luźniej, poza tym jest ta droga troszkę inaczej już tu przebudowywana, te inne pasy oddane są, także no i trochę tych kółek jest na 190 dzisiaj, także też w zasadzie tylko jedna linia, gdzie wolę raczej kilka linii. No ale żeby się nie zgubić, pod prąd nie pojechać. A propos ostatniego filmu właśnie tam, gdzie temat był na tej pani kierowcy z Poznania. Też mi się zdarzyło na 190 właśnie, kiedyś jeszcze na początku kariery. Dwa razy miałem przypadek. Na 172, gdzie miałem wariant przez karbiny Tuwima. To przejechałem ten zjazd. No i ludzie oczywiście, ludzie tak tam troszkę tak, ojej, a gdzie on jedzie, a gdzie on jedzie. No i się jorgnąłem, że kurde, przecież miałem tu w prawo skręcić w brzechwy tam i jak miał tam się nazywa i na karabiny to Wima dojechać. Ale akurat było miejsce do zawrócenia. Także bez problemu, spokojnie, bez żadnych kłopotów. Zaistniały fakt, zgłosiłem i zawróciłem bezpiecznie i skręciłem już wtedy moje lewo, skrzyżowanie z sygnalizacją, więc wszystko było ok. I na 190 też kiedyś miałem, bo miałem chyba, to było jakieś mieszane, nie wiem czy ze 160, czy z czym. Nie z czym, tylko sikamy. Że zamiast skręcić, jak jest od przystanku rząd miasta Władysława IV i jedziemy już, to jest Piłsudskiego. Generalnie węzeł Cegielski, tak, Piłsudskiego prosto. To skręciłem w kierunku Kieleckiej w lewo, zamiast w kierunku Witomińskiej w prawo. Pojechałem w lewo. No i też pani, a pani jedzie koło cmentarza? No i co, no ale w
wjazd na węzeł Cegielski bezpiecznie, zawrotka i na trasę dalej, tak? Oczywiście fakt zaistniały zgłoszony, no ale bez konsekwencji, bo nic się nie stało. Nie ominęłem ani przystanku, a byłem, straciłem tam może minutę, może dwie w tym. Więc ale nie jakieś cudowania jazdy pod prąd, także na spokojnie. I mówię, inni kierowcy też mieli tam gdzieś. Pojechał Dworcową zamiast Wójta Radkiego, no to też zawrotka. To może trochę dłużej trwało, ale zawrotkę przy 10 lutego, Władysława IV, Jana Skolna i włączenie się na Wójta Radkiego i gitara. To się zdarzy każdemu, tylko że mówię, żeby to potem bezpiecznie na tą trasę wrócić, nie kombinować za bardzo. A my tu jedziemy teraz w lewo, na Nowowiczlińską i kierunek Obwodnica. Jest troszkę inaczej. To wszystko nas tu prowadzi. Ubolewam bardzo, że w tych manach nie ma miejsca na kubek. To jest wielki brak, wielki minus. Ktoś się mnie pytał na ostatnim filmiku tam, co się dzieje z wozem 2217. On nic, stoi na placu. Ma jakąś po prostu naprawę. No. Nie wiem, czy czekają na części, czy tam coś wymontowali do naprawy, jakąś skrzynię, czy to nie wiem, ale stoi, czeka na naprawę. I tyle. Tyle, co dzisiaj po prostu zauważyłem. Nie? No, naprawdę nie interesuję się tym, co jaki wóz ma, co się z nim dzieje, bo nie jestem tu na stałe, nie jestem tutaj codziennie, jakby na pełnym etacie, o. Tylko na 1.8, więc jestem tu naprawdę 5-6 razy w miesiącu na bazie i tak, o, trochę do kłusów przez Polną też zahaczymy, trochę tutaj jest tego. No, taka brygada. Też kiedyś padło pytanie, czemu nie ma wozów gazowych na linii 190. Zdarzały się, jak miały łączenie potem tam z jakimiś 172 czy 147, czy jeszcze inne, no to inne w sensie nie takie, nie 150 i potem 700, bo 190 często ma łączenie, tak jak tu w tym przypadku też jest, potem 150, 13 wieczorem. A po 150, 13 ma 700, zjeżdża jako 700. Małokarską, stryjską, a tam jest wiadukt kolejowy tylko do 3 metrów, tak, jest powyżej 3 metrów. Gazowiec ma 3,40, więc na 190 jest to rzadko spotykany wóz, właśnie gazowiec. Ale zdarza się, bo sam osobiście też kiedyś jeździłem na 190. Ale to mówię, łączone było potem z czymś tam spod dworca. Na 190 kończyłem pod dworcem. Potem przechodziłem jakieś tam, nie wiem, 172 czy jakieś inne 147 czy coś. Ale i 192 był, tak nie wiem, czy jeszcze tak jest. Sobotnie jakieś zadanie ma 192, gdzie ma tylko warianty przez stadion PKM. Puści nas toj? Nie puści nas, bo bardzo zbiegowo, ale z kiblami się bardzo spieszy. Jakby się zesrał, by puścił, łeby mu wybuchł, jakby puścił. I ten. Było takie zadanie, pamiętam, jakieś tam sobotnie. Na 192 dni miał same kursy przez stadion PKM. Więc gazowiec jak naprawdę, jak najzupełniej mógł jeździć, także. Ale tak, no to na 190 też tam nie ten. Rzadki okaz. Nie wiem, czy jest jakieś zadanie łączone inne niż 150 na po 190, także nie wiem, nie mam pojęcia. To nie będę latał, sprawdzał, co mi to da. Widzowie mają większą wiedzę często niż ja, także. Z ciekawostek wczoraj oczywiście na 165. Prawie cały dzień jeździł Gryf 7203. Tur nie miał rezerwy chyba, albo nie wiem co, ale Gryf robił prawie całe zadanie. To taka ciekawostka.
jedziemy. Zaraz zjeżdżamy 500 metrów z miasta. Także, także ładny kawał węzła na Wielkim Kacku nam tu robią. Wjazdy, zjazdy i rozjazdy. No, tutaj parę kółek będzie na 190. Parę kółek będzie. Ale... pojeździmy, zobaczymy. Zmiana przy... Urząd Miasta Władysława IV. Także... tam jest na placu Kaszubskim też sporo przelewy, tylko później to już się zagęszcza, jest tam po 3 minuty. Jest nawet jedno kółko, gdzie jest minuta tylko. Co nie wiem, czy będzie realne, no to może być, bo jak się trafi na węże cegielskie, jak się trafi na śluzę w miarę szybko otwieraną, czy tam nawet otwartą, to powinno pójść. Ale tak naprawdę na tej śluzie się traci często gęsto minutę, nawet dwie. Ale to nie nasza wina. Nasza wina, dobra, strzałka jest, ale i tak muszę tutaj, mimo że mam swój pas, ja muszę się trochę wychylić, bo jednak jest 12 metrów. Na ten lewy muszę gdzieś tam nosem zajechać. Jaka pogoda dzisiaj będzie, przecież burze i ulewy nad Trójmiastem i nie tylko. Na razie 19 stopni, klima się jeszcze nie załączyła sama. Tu sama się załącza, automatik. Zobaczymy. 190. No i co, Kwiatkowskiego otworzyli. I zjazd na Unruga z Kwiatkowskiego. I jeżdżą. No i dobra, no co tu jeszcze może? Nic się nie dzieje jak na razie. To przynajmniej nic nie wiem w komunikacji. Czekamy na nowe Mercedesy, na PKA, na elektryki. Ciekawe co pójdzie w zamian gdzieś tam na sprzedaż, na złom. Na złom to zapewne 5.2, 5.6. 50-77, bo to już ostatnie dwa wozy z tego gatunku na zajezdni tam na platynowej i u komunalnych, nie licząc PKT, no trolejbusów. Tam jeszcze trochę tych staruszków jeździ z 2001 roku, między innymi pierwszy Solaris Trollino, ale jeszcze parę wozów tam jest, no i nawet się trzymają, no jeżdżą, cały czas jeżdżą, 20 lat i jeżdżą. Mieć chyba kratę z dobrego materiału zrobioną. No śmigają, no 5256 też jeszcze pomyka, no ale to pewnie do końca roku. I wiaki u nas też stoją na razie, tam czasem 2209 widzę wyjeżdża. Tu w Hodowlaną pamiętać, żeby wjechać te, no 2409 czasami wyjeżdża. Jeszcze go tam widać. Wakacje co, za miesiąc się skończą i pewnie wolwiacze jeszcze wrócą na trasę. Kto wie, czy nie będą stały aż do jakiegoś tam przyszłości przetargu na elektryki dla PKM-u. Ale kiedy to będzie, kiedy to nastąpi, to jeszcze chyba coś czuję.
No ale to tylko będzie 12 chyba tam przegubów, a... A tu krótkich wozów też mamy sporo już wiekowych. Bo to i najstarszy z 2000, z 2000 roku. Także zaraz będą miały 22 lata. No fakt, many, bo many. Temperatury jest plus 20 stopni, proszę pamiętać o klimatyzacji. No, klimat. Dla tych, co mają manuale. No i ten. Są już wiekowe. Prawdzie jeżdżą, dają radę. Z klimatyzacją, klimatyzowane. No ale... Latka lecą. A jak wzięli 12 przegubów, no to co, pójdą najstarsze Engiety. Póki co Volvo jeszcze, jak są, to pójdą. No i pewnie te najstarsze Lionsy, tam te ex Göteborg. 4 sztuki. Nieklimatyzowane. Przestrzeń pasażerska, więc... Ale krótkie, na razie to się nic nie zapowiada i... Ciekawe, jak długo jeszcze pojeżdżą. Czy jakieś używki będą kupowane znowu? Pewnie tak, bo skąd kasę brać? No zobaczymy. A może co innego będzie? Może jakiś przetarg nagle na elektryki wyskoczy? Krótkie. No i co będzie, jak nam PKA weźmie parę linii właśnie, bo to elektryki oni kupią, przejmą tam chyba, nie wiem czy całe czy nie, ale przynajmniej część, 150, 128, 147, bo taki jest plan, jakiś właśnie pod te, a nie, 147 chyba i 152, to jest plan pod te, dla PKM-u niby 12 sztuk, na obsługę tych chyba tam linii, już nie pamiętam dokładnie, jeśli ktoś pisał, mówił, ale... Ale to też z tych elektryków dla platynowej, no to coś mogą nam zabrać, a może coś nam dadzą w zamian. Nie wiem, 173 na przykład, o, ciekawa trasa. Dosyć długa, ale ciekawa. Dziadek, 20-letni. Jeździłem ostatnio i fajnie. Raz tylko mnie wystraszył, bo nie załączył klimy. To też z automatu w zasadzie się załącza. Ale nie załączył mi i mnie wystraszył. To potem dopiero tam gdzieś przy Armii Krajowej chyba. Czy na wzgórzu. Odpalił. Podniósł mi ciśnienie, bo zaraz oczywiście miałem wycieczki, nie? A panie kierowco, klimatyzacja. No dobra, mamy ile tutaj? 7:06, czyli mamy 12 minut na odjazd. I tyle, będę kończył na razie. Może się odezwę, cześć.